W dzisiejszym filmie powiemy sobie o tym, że pyszne.pl pogorszyło warunki pracy kurierom, w szczególności tym samochodowym, i czy zarabiają oni teraz mniej niż minimalna krajowa. O unijnej dyrektywie regulującą pracę na platformach, co dalej z nią się dzieje, o wycieku danych partnera flotowego UpJobs i czy pakuje już walizę z rynku, na taksi będzie wymagany polski dokument prawa jazdy, czy ludzie z zagranicy stracą możliwość przewozu osób, Bolt Food oraz Wolt rozszerzają swoją działalność o miasto Toruń, na rynku pojawia się nowa platforma, która nazywa się Glovo XL, Everly wycofuje się z Polski, Tuart wprowadza punkty karne dla kurierów, a kurierzy dostają wezwania do ZUS-u w celu złożenia zeznań. Zapraszam. Witam Was w filmie newsowym. Ostatnio się trochę dzieje, mamy sporo tematów do omówienia, więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam na pierwszy temat, jakim jest pogorszenie warunków pracy przez pomarańczową platformę. Jakiś czas temu w filmie wspominałem o strajku dostawców, którzy sprzeciwiali się pogarszającym się warunkom pracy. Za sprawę wziął się związek zawodowy pyszne.pl, który został tam założony. Ja zakładałem efekt tego taki, że te warunki zostaną po prostu olane, a na miejsce tych kurierów strajkujących zostaną wstawieni nowi. No, ale wbrew temu, co mówiłem, i bardzo dobrze, jakieś tam postulaty zostały spełnione i przejdźmy sobie teraz do omówienia tego, jak to wygląda. Powstał specjalny kanał Telegram, związek zawodowy pyszne.pl, jest to kanał informacyjny, na który możecie sobie wejść, link będziecie mieli w opisie, i prześledzić sobie całą historię ich działania. Możemy z tego kanału wyczytać, jakie postulaty zostały spełnione, jakie były ich oczekiwania, i między innymi to, czego oczekiwali, było zagwarantowanie kurierom stałej ilości pracy, stałego grafiku. Więc jednym z ich postulatów było to, aby chętni kurierzy dostawali grafik w przód stały, bez możliwości jego już zmieniania, w sensie, żeby wiedzieli w przód na 3 miesiące, jaki będą mieli grafik w pracy. Coś jak normalnie jak na umowie o pracę dostajecie, i udało im się to, słuchajcie, wyegzekwować. Jest to bardzo dobra zmiana. Dobrze w ogóle to słyszeć, że udało się to zrobić, i z tego, co się dopytałem, no to firma się trzyma tych postanowień, trzyma się tego przydzielania grafiku na następne 3 miesiące, więc no tutaj brawo. Bo jak dobrze wiemy, w pyszne.pl grafik jest ustawiany na podstawie dyspozycyjności, którą kurierzy podają co tydzień, i jest to trochę taka loteria, ile ci kurierzy dostaną godzin do przepracowania, bo załóżmy, może być tak w okresie letnim, oczywiście, gdzie jest mniej pracy, jest więcej kurierów chętnych, kurier złoży dyspozycyjność, nie wiem, na 50 godzin w tygodniu, a dostanie ich, nie wiem, 11 i 7 dni w tygodniu będzie pracował tylko jeden po 11 godzin, na przykład, nie? Drugim wymogiem był tak zwany backloading. No to jest właśnie temat, który ostatnio był poruszony u mnie na Discordzie. Ja się tam kłóciłem z pewnymi osobami, że no, jest to jeden z minusów tej pracy, że może zdarzyć się w ten sposób, że zawieziemy gdzieś zamówienie daleko od miejsca, od którego zaczęliśmy. Załóżmy, rozpoczynam sobie pracę w centrum Krakowa, tak? A kończę gdzieś tam na Kobierzynie, Ruczaju, i potem muszę wracać do domu dość sporą część czasu i muszę poświęcić po prostu na to swój czas wolny, tak naprawdę teoretycznie, nie? Więc tutaj oni walczą o to, żeby ten backloading działał, w sensie, żeby system brał pod uwagę to, że kurier zaraz kończy swoją pracę, i żeby nie przydzielał zleceń, albo jak już przydziela, to żeby po prostu brał takie, które są po drodze po prostu do hubu albo do ich strefy startowej, tak? Bo w Pyszne mamy dwóch rodzajów kurierów. Mamy tych stacjonarnych, którzy idą na miejsce do hubu, biorą sobie sprzęt, wyjeżdżają. Mamy takich remote, czyli zdalnych, tak zwanych, którzy mają jakąś tam określoną strefę w mieście, jadą sobie tam i stamtąd zaczynają swoją pracę bez kontaktu w ogóle z innymi ludźmi hubowymi i tak dalej, nie? No i trzecim było zwiększenie dodatku zimowego, który był mniejszy w niektórych miastach, no i nie było go w ogóle wprowadzonego w całej Polsce. No i ten postulat został wysłuchany odnośnie tego dodatku. Związek Zawodowy Pyszne walczył jeszcze o inne rzeczy, o których sobie powiemy przy okazji unijnej dyrektywy, więc to odstawiamy na trochę dalszy tor. Największym problemem teraz kurierów Pyszne jest zwiększenie odległości od restauracji do klienta, zwiększenie tego limitu. Wcześniej ten limit był o wiele mniejszy, chyba 4,5 km, o ile dobrze pamiętam. I największy problem jest to dla kurierów samochodowych. Chyba z przyczyn raczej wiadomych, ale zaraz do tego przejdziemy. Jeżeli chodzi o wydłużenie tych dojazdów do klienta, to sygnały zaczęły się pojawiać już tam we wrześniu poprzedniego roku, czyli 2023. No i problem wraca, no bo po prostu jest on rozszerzany na coraz większą skalę, no i kurierzy coraz więcej się skarżą, a w szczególności właśnie ci samochodowi. Bo nie wiem, czy wiecie, ale kurierzy samochodowi mają płacony dodatek w postaci
rekompensaty za paliwo, czyli jest to 5,50 zł brutto za jedno zamówienie. To jest dosyć spory dodatek, ale tak jak mówię, do tego sobie przejdziemy za chwilę, bo będziemy sobie to wszystko liczyć i sobie podyskutujemy, czy to się opłaca, czy nie i czy faktycznie kurierzy zejdą z zarobkami poniżej minimalnej krajowej. Na dodatek w aplikacji Unik zmieniło się to, że nie pokazuje ona im ponoć jaki jest dystans do klienta, tylko aplikacja już pokazuje jaki jest czas podróży do klienta z restauracji, czyli w sumie coś jak mamy na Uber Eatsie w momencie, kiedy akceptujemy zamówienie, nie? Nie mamy wyświetlonej informacji, jaką odległość do restauracji musimy pokonać, tylko za ile tam dojedziemy. To jest takie trochę śmieszne, no i jest to trochę uciążliwe w ogóle w organizowaniu sobie swojej pracy, jakby nie było. Kurierzy też nie otrzymali ponoć, o ile te odległości zostały zwiększone. Dostali oni maila od firmy, który miał standardową narrację, która mówiła, że jest to dla ich w sumie, jak to było? Jak możemy sobie przeczytać w tym mailu, brzmi on tak. Chcielibyśmy podzielić się Wami informacjami dotyczącymi strategii dostaw, której celem jest podniesienie konkurencyjności naszej firmy i satysfakcji naszych klientów. To jest w ogóle ciekawe, no bo właśnie skoro Pyszne miało faktycznie wtedy 4,5 km limitu dostaw od restauracji do klienta, to jest bardzo mało, nie? Bo faktycznie takie Glovo czy Uber i tak dalej, no to one chyba w ogóle takiego limitu nie mają. Znaczy mają, ale są one dosyć wysokie i z moich filmów możecie się dowiedzieć, że ja na przykład do klienta jechałem i 16 km zwykłym rowerem, nie? Dalej, w związku z dynamicznym rozwojem naszej działalności oraz naszym nieustającym dążeniem do doskonałości w obszarze obsługi klienta podjęliśmy decyzję o tymczasowym wyłączeniu minimalnej wartości koszyka zamówień oraz o poszerzeniu obszarów, które obsługujemy. A to jest ciekawe w sumie, na to nie zwróciłem wcześniej uwagi, że wyłączyli to ograniczenie, gdzie klient, żeby zamówić, musiał mieć minimalną kwotę w koszyku, co było właśnie dla mnie chore, bo nie dość, że mają drogą dostawę, to jeszcze trzeba było spełnić ten minimalny koszyk, który był w zależności w sumie od restauracji, czyli na przykład zamawiając sushi, musieliście naładować sobie produktów, nie wiem, za 200 zł, żeby w ogóle mieć możliwość zamówienia z tej restauracji, nie? Od tej chwili dystans będzie wyrażany w minutach podróży zamiast kilometrach. Ta zmiana ma na celu zapewnienie bardziej precyzyjnych i elastycznych wytycznych dla naszej działalności. Co to oznacza dla Ciebie? Zmiana na czas podróży umożliwia nam bardziej elastyczne podejście do planowania tras, biorąc pod uwagę warunki drogowe i inne czynniki wpływające na czas podróży. Trasy zamówień są regularnie monitorowane i weryfikowane, dlatego zwracamy się z prośbą o ograniczenie ilości zapytań dotyczących przypisania zamówienia czy jego anulacji. Jesteśmy przekonani, że te zmiany przyniosą podwójne korzyści. Po pierwsze, pomogą nam osiągnąć nowy poziom zadowolenia klientów, co jest priorytetem dla nas wszystkich. Po drugie, przyczynią się do zwiększenia liczby zamówień, co oznacza dla Was łatwiejsze osiąganie wyższych progów wynagrodzeń. Dziękujemy Wam za bla bla bla. Dobra, nieważne. I teraz idąc dalej, kurierzy zaczęli się tam buntować, zaczęli już wypisywać właśnie maile, że oni się z tym nie zgadzają, bo to dla nich są większe koszta, zmniejszy im to zarobki i tak dalej, i tak dalej. Dostałem anonimowego maila od pracownika Pyszne, który tam opisuje mi problem, jak on wygląda dokładniej z jego perspektywy. No i jak mówiłem, zaczęli pisać maile właśnie, że im to nie pasuje i tak dalej, a firma zaczyna im po prostu odpowiadać w taki sposób, że cytują im warunki umowy, które zawarli, czyli tak zwane dostosuj się albo wylecisz, nie? No bo przecież podpisałeś umowę, nie? No i jak w mailu możemy przeczytać, praca miała samochodowych. Mówię tutaj konkretnie o samochodowych kurierach, żeby była jasność, że praca miała wyglądać zupełnie inaczej. Mieli oni jeździć tylko po strefach, gdzie da się tą pracę prowadzić efektywnie, nie? Czyli no logicznym jest to, że to nie może być to w centrum miasta, bo bardziej efektywnym pracownikiem takim będzie pracownik na rowerze. No i po tych zmianach kurierzy co? Tacy dostawcy samochodowi muszą teraz wjeżdżać do stref ograniczonego ruchu, czyli muszą ryzykować, jakby nie było mandat, muszą opłacać sobie bilety parkingowe. Ja wiem, że zaraz powiecie, ale na Glovo i na Uberze my też sobie musimy płacić za bilety parkingowe i tak dalej. Chodzi o to, że początkowy zamysł był inny i nie przewidywało to wjeżdżania do centrum, tak? Na tym poprzestajmy póki co. I ten kierowca, który napisał tego maila do mnie, twierdzi, że to wszystko zbiegło się w czasie wraz z wycofaniem bonusu zimowego, co wpływa mega niekorzystnie po prostu na ich właśnie warunki pracy, bo bonus zimowy był do końca lutego, co jest moim zdaniem też trochę takie nie za bardzo, no bo ten bonus powinien być co najmniej do końca marca, bo wiemy jaki mamy klimat w Polsce, tak? No i ogólnie dyspozytorzy, którzy mieli pomagać kurierom i wspierać ich w tej pracy, to przestali się przychylać do próśb o anulację zamówienia, w sensie nie anulację, tylko o przepisanie tego na innego kuriera, który jest w stanie je bardziej efektywnie zrealizować. No i dodatkowo jeszcze okazuje się, że jak kurier samochodowy dostanie zamówienie, załóżmy na właśnie takie 8 km, no to wiadomym jest to, że wyjeżdża on ze swojej strefy, na przykład na Krakowie, którą jest na przykład Nowa Huta, no to wyjedzie on sobie gdzieś tam w okolice, nie wiem, Bieżanowa, niech będzie. No i potem musi on wrócić do tej strefy swojej początkowej, czyli na Nową Hutę, no i wraca on za darmo. Nie ma za to zapłacone, no bo nie ma zamówienia, wraca bez zamówienia, więc
dokłada ze swojej kieszeni za to paliwo, a musi tam wrócić, żeby nie brać zamówień po prostu z centrum, bo algorytm zacznie po prostu mu wrzucać właśnie takie zamówienia. Więc ogólnie policzmy sobie teraz, przejdźmy sobie do konkretów na pewnym przykładzie, jak to wyglądało wcześniej i jak to wygląda teraz. Załóżmy, że taki pracownik Pyszne robi pełny etat, czyli 160 godzin w ciągu miesiąca, tak? W ciągu tych 160 godzin był w stanie zawieźć te 250 zamówień. To jest ważne, bo mają bonus od ilości zamówień również. Tak samo jak i właśnie mają rekompensatę od zamówienia za paliwo. No i kalkulacja jest wtedy bardzo prosta, bo kurier Pyszne podstawy ma 27,70 na godzinę brutto, więc mnożymy to razy 160 godzin, wychodzi nam 4432 zł brutto plus 5,50 razy 250 zł na paliwo, to jest 1375 brutto rekompensaty za używanie swojego auta, czyli paliwo. No i plus 500 zł bonusu, tak, bo łapie się na ten wyższy próg, bo próg jest do 248 zamówień, ten niższy, a jeżeli już mamy te 250, no to wszystkie zamówienia liczymy razy 2, czyli mamy 500 zł brutto bonusu. No i wtedy wychodzi nam 6307 zł brutto wypłaty miesięcznej. I z tego nam się robi po przekalkulowaniu pierwszym lepszym kalkulatorem umowy zlecenie za 2024 rok razem z składką chorobową, to w ogóle są nieduże różnice, gdyby ona była, a gdyby jej nie było, bo to jest dobrowolna składka na umowie zlecenie. Wychodzi nam 4430 zł netto na rękę, z czego trzeba odjąć te 460 zł na paliwo, no bo no jednak to wydaliśmy, nie? I tutaj zakładamy przejechane 900 km, tak wychodzi mniej więcej przy 250 zamówieniach. I spalanie auta bierzemy pod uwagę tak średnio 8 litrów na 100 km, no i cena paliwa tak 6,45 w Krakowie u nas to tak no, mniej więcej wygląda, nie? Więc wychodzi nam z tego wszystkiego 3960 zł netto. No i teraz trzeba policzyć to po zmianie, jak to teoretycznie może wyglądać, albo może już praktycznie, nie wiem, nie dostałem żadnej takiej informacji konkretnej od kuriera. Tylko, że tutaj już trzeba uwzględnić bilety za parking. No i dystans zostawiamy ten sam, bo załóżmy, że po prostu no, te dystanse zwiększyły się dwukrotnie, no to przyjmijmy te 900 km, no i możemy przyjąć, że efektywność kurierów na wtedy spadnie o 30%, jakoś tak mniej więcej, nie? No to kurierzy zamiast realizować te 250 dostaw, załóżmy, że zrealizują 180. No i tutaj sytuacja nam się diametralnie zmienia na podstawie tego, co wcześniej powiedziałem, na podstawie tych progów po prostu bonusu za zamówienia, tak? Więc automatycznie teraz, jeżeli kurier zrealizuje 180 dostaw, to nie dostanie 500 zł bonusu brutto, tylko 180 zł brutto bonusu. No i już tutaj wygląda to średnio, nie? Więc dodatkowo jeszcze policzmy, że w jednej czwartej tych przypadków, czyli to wyjdzie 45 zamówień, będzie musiał kupić 45 biletów parkingowych po 4 zł w Krakowie. W Krakowie bilet jest parkingowy po 4 zł mniej więcej i wtedy to daje nam te 180 zł na bilety parkingowe. I liczymy znowu 27,70 razy 160, mamy tą samą podstawę. I wtedy zwrot za paliwo już nam się robi troszeczkę inny, bo mamy 5,50 razy 180, to jest 990 zł brutto zwrotu za paliwo, już jest on z automatu mniejszy, plus 180 zł bonusu za ilość zrealizowanych zamówień, daje nam to 5602 zł brutto, czyli to jest 3934 zł netto, no i odejmujemy paliwo, ten sam koszt, 460 zł, zostaje nam 3294 zł, no i już zbliżamy się tutaj do minimalnej krajowej, nie? No i teraz jeszcze pozostaje sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie koszt eksploatacji auta, gdzie koszt ubezpieczenia, bo tak jak powiedziałem, jak dorywczo jeszcze sobie pracujemy nad samochodem, no to jeszcze pal 6 tą eksploatację, nie? Ale tutaj mówimy o pełnym etacie. Więc gdybyśmy sobie to odjęli, a dobrze wiemy, że ubezpieczenie auta na rok to potrafi kosztować samo OC, nie wiem, z 500 zł, no u mnie na schody to było około 500, no i gdzie jeszcze jakieś klocki hamulcowe, jakieś inne k***a duperele, więc no gdyby to odjąć, no to już schodzimy poniżej minimum krajowej. No i spadek w takim wypadku zarobków to jest no prawie 17%, nie? Z tego co wyliczyłem. Pod lupę jeszcze wypadałoby wziąć ilość wyświetlanych kilometrów do przejechania w aplikacji, czy jest ona zgodna ze stanem w rzeczywistości, no bo dostałem screena, że z takiego i takiego adresu mamy 3 km, a okazało się, że te 3 km jest policzone według OpenStreetMap, ale na rowerze.
a w rzeczywistości autem jest 6, nie? Więc tutaj kurierzy pyszne sobie zwróćcie na to uwagę. No i dlatego też pracownicy właśnie postanowili utworzyć petycję, w której domagają się następnych zmian po prostu. Między innymi są to właśnie powrót do starych limitów realizacji dostaw do klienta, bądź podwyższenie bonusu oraz dodatku za własny sprzęt. Wprowadzenie właśnie kompletnie system backroutingu, bo ten system oni w ogóle wprowadzili na testy, ale potem się z tego wycofali. Ostatecznie to nie funkcjonuje. No i zaprzestania ucinania godzin kurierom, bo jak się okazuje, pyszne prowadzi dalej rekrutację, a godzin kurierom nie przydziela, żeby mogli pracować. I to raczej wynika z tego, że będą robić sobie wymianę. Tak to wygląda. Dostałem jeszcze screena maila w odpowiedzi na te ich zażalenia. Dostaliśmy prośbę o zwrócenie uwagi na fakt, że wysokość dodatku nie została wyznaczona z uwzględnieniem dostaw samochodem spalających 10 litrów benzyny 9,8 na 100 km. Taki pojazd stanowi rzadkość wśród naszych kurierów i nie może być on uwzględniony w sposób bezpośredni w kalkulacji dodatku za własny pojazd. Ponadto średnia odległość zamówienia dostarczanego w Krakowie samochodem wynosi znacznie mniej niż 6 km, licząc odległość restauracja klient, jak i mniej niż 6 km dodając do do restauracji. No dobra, oni sobie mogą mówić, a rzeczywistość może być inaczej z tego względu, że tak jak powiedziałem, aplikacja pokazuje 3 km, a w rzeczywistości jest 6, nie? Bo oni sobie patrzą na podstawie tego, co system wyliczył, a system może liczyć źle. I tak samo było też w przypadku Volta, który nie został ostatecznie wyjaśniony. I teraz ja bym się przyczepił do tego, że pojazd spalający 10 litrów 9,8 stanowi rzadkość. No dobra, no 9,8 to może tak, ale 9,5 już nie, bo ja naprawdę bardzo wątpię, żeby ktokolwiek jeździł samochodem hybrydowym w mieście, który by spalił 3, 4, 5 litrów na 100 w mieście, nie? No każdy samochód, czy to diesel, czy benzyna, będzie palił powyżej 6 w mieście, nie oszukujmy się. Trzeba to policzyć raczej jako 8 litrów na 100, nie? 10 może faktycznie nie, no bo te samochody by musiały palić więcej, ale no do 10 na pewno niektórzy też dochodzą, więc no nieciekawie to wygląda. No i zobaczymy to dalej, co oni z tym zrobią. Moje stanowisko znacie, ja myślę, że pewnie nic, ale może znowu zostanę pozytywnie zaskoczony. Co dalej z unijną dyrektywą, która miała regulować pracę platformową na takich aplikacjach właśnie jak Pyszne, Uber, Glovo, Wolt i tak dalej, bo temat trochę ucichł. Tutaj odnośnik znowu do mojego ostatniego filmu, w którym mówiłem, że Unia pracuje nad dyrektywą, która by miała właśnie wyregulować taką pracę i żeby pracownicy takich platform mieli pełne świadczenia socjalne, mieli płatny urlop, zagwarantowany etat i tak dalej, i tak dalej. I co się z tym stało? W ubiegłym miesiącu tą dyrektywę zablokowała większość państw, takich jak Francja, Grecja, Szwecja, Niemcy i Estonia, więc tutaj już musieli obniżyć te swoje wymagania co do zmian, jakie by miały być wprowadzone. No i jak mówiłem, że wrócimy do Pyszne, no to sobie wróćmy, bo kto między innymi właśnie chciał tej dyrektywy, kto chciał, żeby to weszło w życie? No właśnie ta platforma pomarańczowa. Między innymi właśnie to był jeden z postulatów Pyszne, tego związku zawodowego, z którym ja się stanowczo nie zgadzam, ponieważ aplikacje delivery od samego początku ogłaszały się jako praca dorywcza. Nigdzie nie ogłaszały się, że hej, zostań kurierem na pełny etat. Pyszne w Krakowie, jak się otwierało, to również w ogłoszeniu, przez które ja się zatrudniłem, była jasna komunikacja, że czy szukasz pracy dorywczej, bla 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 bla, zatrudnij się, nie? I nigdzie nie widziałem żadnego ogłoszenia, które by mówiło, że szukamy kurierów na pełny etat, czy coś w ten deseń. Więc dlatego ja się z tym nie zgadzam. A skąd wiem, że Pyszne chce tych zmian? Gdzieś tam w artykułach często właśnie było to przytaczane, że w związku z brakiem spójnych regulacji prawnych w obszarze rozwijającej się pracy platformowej firma wprowadziła własne zasady współpracy z pracownikami jako jedna z niewielu. Chyba jako jedyna w sumie, no bo nie wiem, ja nie znam innej. Na rynku jest za uchwala w Unii Europejskiej przepisów dyrektywy o pracy platformowej gwarantującej bezpieczeństwo kurierom. To jest po prostu wyciągnięcie większej ilości podatków od kurierem pod przykrywką ich po prostu bezpieczeństwa pracy, czy jak oni to tam inaczej nazywają. No dobra, no to niech sobie ta firma pomarańczowa, niech oni sobie to tam wprowadzają u siebie i tak dalej, ale niech od reszty platform, niech oni się odpalą, bo co im do tego? Chcą sobie dawać umowę o pracę kurierem, proszę bardzo, nikt im nie broni, przecież mogą to zrobić, dlaczego oni tego nie zrobią? Żeby było ciekawiej, tam w ich niemieckim oddziale Pyszne, zwanym Life Farando Bailando, mają świadczenia socjalne, mają zabezpieczenie tego grafiku, no u nas, tak jak powiedziałem wcześniej, też zostało to wprowadzone tylko na 3 miesiące w przód, nie? Jednak, jak widać, się da, tylko że w Polsce się nie da, w sensie albo nie chcą. To znaczy nie chcą, oczywiście, że nie chcą, no bo no, umowa zlecenia jest bardziej korzystna, jakby nie było. Więc nikt na żadnej platformie nie oferował po prostu pracy stałej, zawsze była to praca dorywcza. Po prostu wyszło to z tego, że ludzie pracują na pełnym etacie, no bo zauważyli, że da się pracować jako na pełnym etacie,
i da się dobrze zarobić na tym, więc dlatego to tak umownie się zaczęło pracować na tych aplikacjach jako na pełnym etacie, ale ich takim pierwotnym zamiarem było danie ludziom pracy dorywczej, żeby mogli sobie dorobić, nie? O to chodzi. No i wiecie, no i też chodzi o to, że taki właśnie związek zawodowy pyszne, oni chcą sobie tych zmian i tak dalej, no ale no setki tysięcy innych kurierów, oni nie chcą tych zmian, jakby nie było. No nikt się ich o zdanie tak naprawdę nie zapytał, jakby nie było, nie? Więc wprowadzają sobie po prostu tą zmianę z dupy właśnie z troski o coś, co w ogóle nie istnieje, nie? Jeżeli to przejdzie, to dalej to będzie dyktować prawo krajowe, czy tam orzecznictwo, czy pracownik jest faktycznie pracownikiem, czy nie, więc tutaj żadnych takich odgórnych regulacji nie będzie. Dalej jest to w sumie na takim samym etapie, jakim to było, czyli no, to firma będzie musiała udowodnić, że ich pracownik nie jest pracownikiem, tak jakby, nie? A wiemy, że to będzie bardzo łatwe do zrobienia, chociażby z tego względu, że no kurier nie ma stałego miejsca pracy. Ci w Pyszne mają w umowie wpisane miasto, w którym pracują, ale cała reszta tych właśnie innych platform nie ma. Nie ma ustalonych godzin, nie ma minimum żadnych godzin, więc no to ciężko jest nazwać pracą, nie? W momencie, kiedy ktoś w ciągu miesiąca może do niej nie przyjść w ogóle, nie? Bo ma taką możliwość, no to już jest do obalenia na samym początku. Moim zdaniem bez paniki raczej nic się tutaj nie zmieni. Chciałbym uczulić, żeby nie dać się nakręcać przez jakieś tam artykuły, które wam się wyświetlają. Nie wiem, na przykład jak otwieracie Microsoft Edge, to tam macie całą masę artykułów, które wam mówią: a wojna, bój się. I taki jest po prostu przekaz tego wszystkiego, żeby was wprowadzić w panikę, bo oni na tym zarabiają, tak? Więc prosiłbym po prostu o zachowanie tutaj takiego trzeźwego umysłu i nie dać się nakręcać. Przejdźmy sobie teraz do wycieku danych osobowych od partnera flotowego UpJobs. Po raz trzeci odnośnik do mojego filmu, bo o tym partnerze flotowym już wspominałem raz. Trochę zakwestionowałem to bezpieczeństwo ich przechowywania tych danych. Prowadzili oni aplikację ze statystykami, gdzie mogliście sobie podejrzeć, jak inni kurierzy sobie radzą, ile zarobili, jaka im średnia godzinówka wychodzi. Jeżeli chcieliście z tego skorzystać sami, bądź podejrzeć innych, no to musieliście po prostu do tej aplikacji zalogować się za pomocą loginem i hasła, w zależności od tego, jaką aplikację chcieliście podpiąć. Czyli na przykład musieliście wpisać sobie login i hasło do Glovo, żeby zalogować się do tamtej ich aplikacji, nie? Więc tutaj po prostu chodziło mi o to, że no przekazujecie po prostu swoje wrażliwe dane, takie jak login i hasło, po prostu komuś i nie wiecie, co dalej się z tym dzieje. Moje takie obawy co do tego partnera flotowego okazały się słuszne, no bo jakoś 22 lutego miał miejsce wyciek danych właśnie partnera flotowego UpJobs. Dotyczy to osób, które miały podpisane umowę zlecenie, umowę najmu. Jeżeli chodzi o klientów takich aplikacji jak Glovo, o klientów, no to nie, tutaj się nie obawiajcie, chodzi tylko o osoby zatrudnione tam. Konsekwencją tego oczywiście już była próba skamu, konkretnie phishingu. Ludzie, którzy byli tam zarejestrowani, dostali maile z podszywającego się pod UpJobs właśnie maila. Brzmi on: hello@upjobs.shop. Oryginalny chyba jest .work. No i miał on na celu po prostu wyłudzić nic innego jak pieniądze, na takiej zasadzie, że jak w mailu możemy przeczytać: z radością informujemy, że jesteś jednym z 20 szczęśliwych zwycięzców premii UpJobs Work 2024. Ma premię dostaliście, nie? I teraz, żeby tą premię odebrać, musicie wpłacić 400 zł, żeby potwierdzić wasze konto bankowe, które jest wypisane na dole w tym mailu, nie? Więc tutaj atakujący akurat wiedział, do kogo wysyła te maile, więc tutaj ofiara mogła sobie pomyśleć, że ej, kurde, jednak autentyczne, no bo mają mój numer rachunku bankowego, który im podałem gdzieś tam w umowie tylko, nie? Skąd ktoś by miał mieć mój numer rachunku bankowego? No i niestety takie właśnie rzeczy wykorzystują sobie oszuści. Mam nadzieję, że nikt nie wpłacił tych 400 zł. No i na co by należało zwrócić uwagę, to jakie dane wyciekły stamtąd, a na serwisie niebezpiecznik.pl, który tam uzyskał takie informacje, jak to się stało i tak dalej, do tego zaraz przejdziemy, możemy przeczytać, że wyciekły takie konkretne dane jak nazwiska i imiona, dane wynikające z umowy UpJobs, dane o obywatelstwie, adresy zamieszkania, dane dotyczące pojazdów, numery PESEL, numery dokumentów tożsamości, numery rachunku bankowego, dane o wynagrodzeniach i informacje o zatrudnieniu. No, tylko ja się teraz właśnie pytam, co z tymi loginami i hasłami? Co, to nie wyciekło? No i może ja bym to podpiął jednak właśnie pod ten punkt drugi, czyli wynikające z umowy UpJobs. No i dobra, i teraz pewnie zapytacie,
A co robić, jak żyć? No to pierwsze co, to zastrzec na pewno dowód osobisty, wymienić, złożyć wniosek o nowy, żebyście mieli jednak jakąś tam podstawkę, że już z tamtego nie korzystacie. No bo jak wiecie, z PESEL-em i z numerem dowodu jest bardzo łatwo już pójść i wziąć pożyczkę w jakimś, nie wiem, Vivusie czy gdziekolwiek indziej, nie? Więc radziłbym to zrobić jak najprędzej. No i jak mówiłem, serwis niebezpiecznik.pl zadał pytanie pracownikom, jak do tego doszło w ogóle, nie? Bo Upjobs twierdzi, że nie było w ogóle śladów żadnego włamania, przełamania systemów zabezpieczeń informatycznych, czy coś w tym stylu, nie? No i zgadzają to na osobę, która już nie jest pracownikiem Upjobs, która miała właśnie dostęp do tych systemów, no i wykorzystała sobie ten nieautoryzowany dostęp, jak już przestała tam pracować, właśnie do po prostu wyciągnięcia tych danych i rozesłania właśnie tych maili, nie? Więc za tym atakiem prawdopodobnie stoi jakaś osoba, która już tam nie pracuje, co ciekawe. No i dodatkowo jeszcze co byś mógł sobie zrobić, to ja bym wydał jednak te parę złotych i włączył sobie alerty BIG. To tam kosztuje, nie wiem, na pewno poniżej 100 na jakiś tam okres czasu i wtedy dostajecie takie SMS-ki, że wszystko jest ok, nic się nie działo, a jeżeli coś się dzieje, no to tak jak na przykład tutaj macie, że jest zapytanie od Bank Millennium o twoje dane w związku z wnioskiem kredytowym, nie? Polecam sobie to włączyć, nawet jeżeli nie jesteście jakimiś tam ofiarami wycieku danych czy coś, no to polecam sobie to aktywować, bo jednak jest to ważna rzecz. No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja, jak się okazało, już z oficjalnego źródła się dowiedziałem, UpJobsWorks zawija walizę z rynku delivery, więc nie będą oni istnieć jako partner flotowy, wycofują się. Też mogliśmy na Discordzie u mnie zobaczyć, że ludzie zaczęli dostawać jakieś dziwne maile właśnie o treści. Kontaktujemy się, ponieważ przez trudności operacyjne nie jesteśmy w stanie zrealizować przelewu w środku za twój ostatni okres rozliczeniowy. Nie wiem w ogóle co to może znaczyć i poprosiliśmy o pomoc naszych przyjaciół z Eternis. Od kiedy k***a partnerzy flotowi to są przyjaciele? Przecież to jest konkurencja, o co tu chodzi, nie? No ale jak się właśnie potem okazało, Upjobs się zawija i przenosi wszystkich kurierów do Eternis. W sensie Eternis ich przejmuje, nie? Więc jeżeli nie chcesz być przejęty przez Eternis, no to link w opisie. No i jeszcze tak ciągnąc ten temat troszeczkę, tam City Drive jeszcze zaczął w ogóle wysyłać jakieś dziwne wiadomości, że... A nie, to na Facebooku ktoś napisał, że na Facebooku widział posta, że City Drive... wysyłał wiadomości SMS, że zaprasza na wymiany torby do Eternis, nie? Więc co jest grane, nie? I tutaj pasuje tylko jeden mem, którego podeszło Bartosz, to który k***a jest kurierem kogo w końcu, nie? Na taksi tylko z prawem ty k***a, aż tym z kartą rowerową. To wszystko przez ciebie. Na taksi teraz pojeździmy tylko z polskim prawem jazdy. Ustawa uchwalona przez Sejm 26 maja 2023 roku zakłada, że żeby zapewnić lepszą weryfikację kierowców i tak dalej, jeżeli chcą realizować przewozy osób, to muszą mieć oni wgrane w system polski dokument prawa jazdy. Nie może być to żadne gruzińskie prawo jazdy, ukraińskie i tak dalej. Ustawa zakłada, że ma być to tylko i wyłącznie polski dokument. Bez tego nie będą po prostu mogli wykonywać swojej pracy. I osoby, które nie zrobią tego w wyznaczonym czasie, czyli do dnia 16 czerwca tego roku, będą miały zablokowany dostęp do aplikacji. Uber już rozsyła maile w tej sprawie do kierowców, mówi im, że mają po prostu wgrać te polskie prawo jazdy, ten polski dokument, a jeżeli nie, to mają pójść go wymienić. No i właśnie, i teraz wyprzedzając wasze pytania. Nie. Kierowcy z Gruzji, z Ukrainy i tak dalej nie będą musieli przejść egzaminu potwierdzającego po prostu ich umiejętności, kwalifikacji i tak dalej. Nie będą też musieli robić badań żadnych z tych związanych, bo jeżeli mają na swoim prawku wbite ważne badania do 2025, to na polskim dokumencie też będą mieli ważne badania do tego roku. I jak one się skończą, to dopiero wtedy będą musieli to zrobić. To jedyne, co te osoby muszą zrobić, to po prostu złożyć wniosek o wymianę blankietu i to tyle. Dostaną polski blankiet, mogą to wgrać w system i tak dalej. No i teraz trochę no trzeba o tym powiedzieć, nie? No bo jak dobrze wiemy, zdarzają się przypadki, że prawo jazdy jest kupione. Zgadza się wszystko. Z Gruzji pan jest. Panie Nika, było kiedyś prawo jazdy czy nie? Okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Nie jest to. No to fałszywe, takie prawdziwe? No ja w Gruzji jeżdżę, ale trzeba pacjentów fałszywe. No bo tutaj na przykład jest taki płotek, który musi być wypukły, a u pana nie jest wypukły. To jest jakaś tania podróba chińska. Tutaj zapytacie się, co z takimi. No, jak się dowiedziałem gdzieś tam ze swojego źródełka, ukraińskie prawa jazdy kupione też również są prawdopodobnie wbite w ukraiński system, więc normalnie będą mogli je wymienić.
Ogólnie też możecie powiedzieć, że wymóg wymiany prawa jazdy już dawno był przez obcokrajowców, bo przecież jeżeli obcokrajowiec się osiedlał u nas w Polsce, to miał rok czasu na wymianę tego dokumentu. Tylko problem z tym systemem był taki, że wystarczyło, że taka osoba sobie wyjechała na 3 dni poza granicę naszego kraju, w sensie do siebie na przykład, wróciła, no i ten czas się resetował i mogli tak sobie w kółko, nie? Teraz już to nie przejdzie, więc będą musiały faktycznie już wymienić ten dokument. No i co ciekawe, Uber nie informuje o tym nigdzie aż tak głośno jak o wprowadzeniu na przykład Uber by Women, bo możemy sobie przeczytać w wielu artykułach, że ta opcja przejazdów kobieta dla kobiety weszła w życie do Polski z dniem 8 marca na Dzień Kobiet, tak zupełnie przypadkowo, więc nie wiem czemu tak to wygląda, ale tak jest. I jeszcze jako ciekawostkę wam powiem, że te wszystkie portale newsowe poprzekręcały sobie na ich korzyść nick pewnej twórczyni z kontentu z taksówki. Co jest trochę śmieszne. I każdy portal, dosłownie każdy, napisał go źle z korzyścią dla właśnie firmy wprowadzającej tej przejazdy. Ale to jest tylko dowód na to, że to Uber zrobił rozgłos, jeżeli chodzi o te artykuły, a nie te portale same z siebie to napisały. No taka ciekawostka po prostu. Wolt i Bolt Food wchodzą do Torunia. Informacja, że wystartują w Toruniu, się pojawiła. Prawdopodobnie stanie się to w tym miesiącu, tylko nie wiem dokładnie kiedy. Obie te platformy oferują dowolność pracy, czyli logujemy się kiedy chcemy, wylogowujemy się kiedy chcemy, nie ma tam żadnych grafików, zlecenia akceptujemy jakie chcemy, możemy je odrzucać, widzimy skąd jedziemy, widzimy gdzie jedziemy, więc jeżeli nie masz tych aplikacji, no to zapraszam Cię bardzo serdecznie do rejestracji, linki macie w opisie. Jako partnera flotowego również polecam, żeby wybrać sobie Evelstar, no bo macie pewność, że on się nie wycofa z działalności. Najgorsza reklama ever. Więc jeżeli nie macie jeszcze właśnie Bolt Food albo Uber Eatsa, no to możecie właśnie się zarejestrować. I nie tyczy się to tylko graczy toruńskich, bo jeżeli ktoś z Was jeździ na Delivery, a nie ma Uber Eatsa i nie ma tam ani jednej dostawy zrobionej, to przypominam, że trwa jeszcze promocja do 5 marca. Jeżeli zrobicie swój pierwszy w życiu kurs na Uber Eatsie, dostaniecie bonus 50 zł. I jest to oferta skierowana tylko i wyłącznie do kurierów, którzy są zarejestrowani pod Evelstar. Więc zapraszam. Jeżeli nie macie tych aplikacji, no to naprawdę radziłbym, żeby zrobić to jak najszybciej. Do Bolt Fooda się dostaniecie w przeciągu tygodnia, ale z Woltem może być bardzo różnie, więc jeżeli to oglądasz, no to już szybko się rejestruj, żeby zagrać sobie miejsce w oczekiwaniu na rekrutację w Wolt, nie? Bo Wolt nigdy w sumie nie aktywował chyba tak z bomby kurierów, więc będzie trzeba trochę poczekać. A zawsze mówiłem, że lepiej jest mieć tych aplikacji za dużo niż za mało, bo potem właśnie jak przychodzi kryzys, na przykład teraz, w takim okresie czasu, co zresztą można zauważyć po tym, ile zarobiłem na ostatnim live'ie z Delivery oczywiście, no to wtedy taki multi-apping Was dosyć mocno ratuje, nie? Przypomnę jeszcze dodatkowo, że w Evelstar możecie sobie ustawić wypłaty na miesięczne, bo aplikacja Volt i Bolt Food mają rozliczenia domyślnie co tydzień. Więc w Evelstar płacicie 30 zł od aplikacji, więc żeby nie płacić sobie na przykład za 4 aplikacje 120 zł co tydzień, to ustawcie sobie rozliczenie co miesiąc, żeby płacić te 120 zł faktycznie co miesiąc, a nie co tydzień, bo w ciągu miesiąca wtedy wyjdzie Wam 480 zł, a to jest bardzo k***wa dużo. No i wtedy dostajecie pieniążki ze wszystkich aplikacji w jednym przelewie, a nie macie to rozbite na kilka przelewów. Startuje nowa usługa o nazwie Glovo XL. I jak możecie się domyślić, pochodzi ona od Glovo, od popularnej już aplikacji dostawy dosłownie wszystkiego, chociaż ostatnio nie, bo wycofali się z zamówień cokolwiek. No dobra, nieważne. Ma ona umożliwić zamawianie zakupów z takich marketów dużych jak na przykład Biedronka, Auchan, Carrefour i tak dalej. I już na samym wstępie powiem, żebyście się tutaj tak nie napalali na to, z tego względu, bo zaraz też powiem jeszcze o to, ile takie Glovo XL chce płacić. Zamówienia będzie trzeba kompletować samemu, jak w Everly, czyli dostajecie zamówienie, jedziecie do sklepu, robicie zakupy, pakujecie to, dowozicie, bla bla bla. I więc no, myślę, że to może być dosyć ciężkie i strasznie frustrujące. No i usługa jest dostępna tylko dla kurierów z własnym samochodem, z tego względu, że po prostu te zakupy będą duże. No i wygląda mi to jak pozbycie się problematycznych zamówień ze zwykłego Glovo, nie? No bo jak widzieliście po ostatnim moim filmie, na przykład przyjechałem rowerem po zamówienie, gdzie było
chyba 3 kurierów przydzielonych ostatecznie, ze względu chociażby na to, że kurier normalnie do dźwigania na plecach ma 9 kilo limitu, a tam były 2 żwirki po 5 litrów, więc już to jest dycha, nie? Gdzie reszta zakupów i tak dalej, więc ostatecznie musiało to zabrać 3 kurierów. No i to wygląda, jakby właśnie miało rozwiązać to nasze problemy na zwykłym Glovo i żeby ta platforma zajmowała się takimi gigantycznymi zakupami i żeby do tego byli kurierzy dedykowani. Są 2 powody, dla których to mogło wejść. Pierwszym to jest następny news, czyli na pokrycie luki po Everly, które się wycofało z Polski. No i to, że klienci mieli prawdopodobnie dość puzzlowych zamówień tak zwanych, nie? Że właśnie paru kurierów przyjeżdżało i dostarczało to w jakimś tam różnym odstępie czasu, nie? Jest to jedyny przypadek na aplikacjach platformowych, gdzie będą wymagane badania sanepidowskie. Kiedyś Pyszne tego wymagało, musiałem to donosić, ale teraz już tego nie wymaga, więc Glovo XL pozostaje taką jedyną platformą, która będzie tego wymagać w sumie. I prawdopodobnie te badania będzie trzeba zrobić na własny koszt, więc tutaj już uczulam. Ale myślę, że warto je zrobić, czy będziecie tu pracować, czy nie. Warto mieć takie badania, bo jest to coś takiego jak prawo jazdy, które wam rozszerza horyzonty pracy po prostu, nie? Bo jeżeli będziecie chcieli pracować na przykład w jakiejś gastronomii, nie wiem, będziecie po prostu przykuci do ściany i nie będziecie mieli żadnej oferty pracy, a będzie tylko gastronomia, no to będziecie mieli możliwość tam pójść, bo będą wymagać te książeczki, nie? Więc lepiej ją mieć niż nie mieć oczywiście, więc warto ją zrobić. Żeby się zarejestrować, macie oczywiście link w opisie. Oczywiście zachęcam do podpięcia tej aplikacji pod Evelstar, jak ona ruszy, bo jeszcze nie ruszyła z tego co mi wiadomo. No, tak jak mówiłem, wystarczy, że klikniecie w link, wypełnicie formularz, no i poczekacie po prostu na maila od nich, co może potrwać nawet i pewnie rok. Patrząc po tym, ile zwykłemu Glovo zajmuje czasu, żeby się skontaktować z kurierami po rejestracji, nie? No wynika to po prostu z tego, że nie rekrutują oni i często ta rekrutacja jest ostatnio zamknięta. Z maila wynika, że shopper będzie musiał przejść odpowiednie szkolenie do tej pracy, więc będziecie musieli zostać przeszkoleni z robienia zakupów. Nie wiem, szkoła was tego nie nauczyła? No to Glovo XL was nauczy. No i dadzą wam też odpowiedni sprzęt do pracy. Tylko nie wiem, co oni chcą dać. Plecak na plecy, czy jakąś specjalną, może zaprojektowaną torbę do noszenia zakupów? Nie wiem. Czy czepkę do samochodu? Nie, no nie wiem. Jakie są wymagania od potencjalnego takiego shopera? Trzeba umieć mówić po polsku w stopniu komunikatywnym. No i kurierzy muszą posiadać auto, nie? No bo muszą czymś wozić te zakupy, bo rowerem będzie ciężko gigantyczne zakupy wozić. No chyba, że ktoś będzie jeździł rowerem cargo. No, mogłoby być to ciekawe. Może, kurde. Badania sanitarno-epidemiologiczne. Nie wiem, książeczka Sanepid. No i są sumienne i można na nich polegać. No chodzi po prostu o to właśnie, żeby jak złożycie dyspozycję do pracy, no to żeby do niej przychodzić, nie? Powiedziałem o wymaganiach, a jakie Glovo w zamian oferuje nam tutaj benefity, które tutaj będą płynąć z tej cudownej współpracy. Mają być to niby atrakcyjne stawki. 35 lub 40 zł, tak jest napisane w mailu, za każde zrealizowane zamówienie. Czyli po pół roku to raczej będzie jakieś 15 zł pewnie. Więc muszę przestać się nabijać, bo oni mnie w końcu rozmawiają. Elastyczne godziny pracy, bo jak wiemy w zwykłym Glovo sami sobie klepiemy ten grafik. Możemy sobie wybrać godziny, w których chcemy pracować. Nie jesteśmy zależni od nikogo. Nikt nam tego grafiku nie ustala, tylko robimy my sami. Pewnie będzie ten sam system z wynikiem doskonałości, co tutaj. Na zwykłym Glovo wynik doskonałości polega na tym, że im wyższy mamy wynik, tym szybciej otrzymujemy dostęp do możliwości rezerwacji bloków czasowych, bo ta ilość tych bloków czasowych jest ograniczona. No i bonusy dla najbardziej zaangażowanych, czyli pewnie jakieś tam challenge będą wprowadzać za ilość zrealizowanych zleceń i jakieś, nie wiem, może coś innego wymyślą, bardziej kreatywnego. No i przechodzimy teraz już właśnie do tej podobnej aplikacji, czyli Everly, które wycofało się z Polski. Niedawno wam to reklamowałem na filmie, ale nikt nie przewidział, że po prostu się wypierdolą, spakują walizę i sobie pójdą. Everly jest to platforma, która jako pierwsza umożliwiła zakupy przez internet, na przykład właśnie w takiej Biedronce czy tam Lidlu. Działała ona od 2019 roku i od 2020 roku pojawiły się informacje o coraz gorszej rentowności tegoże biznesu. No i ten biznes zniknął w międzyczasie właśnie z takich rynków jak Czechy czy Francja. Możemy przeczytać w mediach, że w 2021 roku... No ten błąd po prostu non-stop pojawia się wszędzie. W mediach, w domu, no jest wszędzie, słychać go wszędzie. Nie mówimy 2013.
tylko 2013. 2000 był w roku 2000. Strata netto tejże firmy wyniosła 3,5 miliona złotych, nie? A z kolei w 2022 udało się ją ograniczyć do 1,18 miliona złotych. No, ale dalej jest to dużo, nie? Za 2023 danych nie ma. Teraz, tak jak właśnie słyszeliście wcześniej, w ich miejsce wjeżdża Glovo XL. Krótko mówiąc, Everly było nierentowne w Polsce, więc dlatego zniknęło i ono chyba pozostało w jednym kraju, jakim jest, chyba we Włoszech zostało to tylko, ale nie dam sobie ręki uciąć. Everly ogólnie różniło się od swoich konkurentów, takich jak Żabka Już, czy tam Dżusz od Liska, tym, że nie miało żadnych współprac z tymi w ogóle dyskontami, jakimi jest Biedronka, czy ten Lidl, więc shopperzy wjeżdżali na pałę i po prostu robili zakupy jak każdy normalny klient. Nie mieli do dyspozycji w ogóle aktualnej ceny, na przykład w aplikacji jakiegoś tam produktu. Nie mieli w ogóle takiego, wiecie, partnerstwa, które by właśnie pozwoliło na ocenienie tego, ile dane zakupy będą kosztować. Nie było połączenia żadnych systemów. Po prostu były zlecane zakupy i tyle, nie? Biedronka i Lidl nie wiedziały, że jakiś Everly zleca komuś tam robienie zakupów w ich sieciach handlowych, nie? No i jako ciekawostka, na internecie możemy przeczytać, że ten startup, bo Everly jest startupem, zmienił właściciela za całe 1 euro. Tak, ktoś kupił tą firmę za 1 euro, będzie ładował w nią dalej pieniądze. Kto to jest, nie wiemy, bo jest tu anonimowy nabywca. Przejdźmy teraz do naszych ulubieńców, jakim jest Stewart. Niedawno wspominałem wam o tym, jak działa grafik na Glovo, że trzeba mieć tam wynik doskonałości i tak dalej, i tak dalej. Aplikacja Stewart prowadzi dość podobny system. Tylko że oni postanowili nie nagradzać kurierów, tylko ich karać, bo psychologicznie przecież tak wyjdzie lepiej, nie? Ludzie chcą być bardziej karani niż nagradzani za cokolwiek, nie? No tak w każdym razie wynika z maila, którego oni wysłali do kurierów i poinformowali, że będą naliczać za wszelkie odchyły kurierom punkty karne. Szkoda, że jeszcze mandatów im nie zaczną wypisywać, kurwa, nie? No chociaż w sumie i tak to robią, naliczając jakieś tam straty za niedowiezione zamówienie, czy rozwalone, nie wiem. No i tak jak powiedziałem, Stewart ma w dupie psychologiczne podejście do człowieka, wolą kogoś karać niż nagradzać, więc no wydźwięk treści tego maila jest i negatywny już na samym początku. No i z wiadomości dowiadujemy się, że będziemy oceniani za obecność, współczynnik akceptacji i przepisania zamówień. Jeżeli nie pojawimy się na wyznaczonym slocie w grafiku, dostaniemy punkty karne. W zależności od ilości niezaakceptowanych zamówień bądź przepisanych, również dostaniemy punkty karne. Ale najlepszą rzeczą z tego wszystkiego są mnożniki. Nie mnożniki, które wam mnożą wynagrodzenie za dany kurs, tylko mnożniki, które mnożą wam punkty karne. Rozumiecie to? Zrobili mnożniki na punkty karne. O Boże. Czyli coś w sumie jak recydywa w kodeksie drogowym, nie? To identycznie. Widzę, że tutaj była bardzo duża inspiracja tym systemem. Chodzi o to, że kurier będzie miał więcej tych punktów karnych, będzie bardziej surowo traktowany w momencie, kiedy mniej pracuje. No jest to raczej logiczne, nie? No tak samo jak, nie wiem, jesteście zatrudnieni w jakimś Januszeksie, załóżmy 7 lat i zdarzy wam się pierwszy raz od nie wiadomo kiedy nie przyjść do roboty, no to wiadomo, że taki Januszeks tam przymknie oko, bo no już długo pracuje i tam raz się zdarzyło. Wiadomo, nie? Ale inaczej też spojrzy taki Januszek w momencie, kiedy jesteście zatrudnieni 3 miesiące i już trzeci raz nie przyszliście do roboty, nie? To znaczy to w ogóle raczej nie miałoby miejsca, bo już dawno by ktoś was wypierdolił, nie? W porównaniu do tych apek tutaj, o. Wiecie o co chodzi, nie? No i tak jak naglowo dostajemy informację, że w sumie już tak było, nie? Ale powtórzę, może ktoś nie wie. Ranking będzie decydować o tym, kiedy dostajemy dostęp do rezerwacji grafiku, bo na Stewarcie jest grafik, więc osoby z najlepszymi wynikami będą miały dostęp o 10, kolejne o 10.15, 30, 45 i 11. Jednocześnie mając dużo punktów karnych, może to skutkować automatyczną blokadą konta w Stewart, nie? Lub nałożeniem ograniczenia maksymalnej liczby godzin do wyboru w Staffomatic. To jest ciekawe. Jak będziecie odpierdalać, no to mogą wam nałożyć ograniczenie, że możecie pracować 2 godziny w ciągu tygodnia i tyle. To też byłoby ciekawe w sumie. No i przejdźmy już dzisiaj do ostatniego tematu, jakim jest wzywanie kurierów do ZUS-u w celu złożenia wyjaśnień czy tam zeznań. Nie chcę mi się o tym gadać, ale muszę, żeby uspokoić po prostu inne osoby i przedstawić im, jak to wygląda i o co chodzi. Na grupie facebookowej, jak zwykle ktoś się ferment, to już jest raczej ostatni raz, jak wspominam o jakiejkolwiek grupie, bo naprawdę to są po prostu kółeczka wzajemnej adoracji i nic więcej. Nikt na tych grupach według mnie trzeźwo nie myśli. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że na pewnej grupie zrzeszającej kurierów z danej aplikacji Delivery pojawił się post o treści. Kurierzy już dostają pierwsze wezwania do sądu za umowę najmu. Nie minie nas. To. Bój się.
Więc teraz pytanie, o co może chodzić, nie? No i właśnie tutaj pojawia się największy problem, bo nie dowiemy się tego z tego postu, nie dowiemy się z komentarzy, dlatego te grupy po prostu moim zdaniem są... Bo ktoś stawia takie gówno, nie przedstawi niczego, co by mogło potwierdzać te jego słowa. Po prostu takie typowe, trollowe posty, nie? A ludzie to łykają jak pelikany i potem to wszystko, wiecie, się to nakręca, nakręca i potem przychodzą mi takie osoby i piszą mi właśnie jakieś rzeczy, a ja się drapię po głowie i zastanawiam się, o co chodzi. Całe szczęście w ogóle na tej grupie jest tylko 1300 osób, więc aż tak dużo tych ludzi nie będzie wpędzanych w panikę. Ja was... tutaj uczulam, żeby nie dołączać na te grupy, bo to jest naprawdę takie paraczysko jak wykop. Nawet nie wiem, czy nie gorzej. No ale dobra. Próbowałem się dowiedzieć na własną rękę, o co tam chodzi. Pan, który podał się w komentarzu, nie będę mówił, o kim mowa. Jeżeli będziecie się domyślać, no to okej, jak nie, no to nie mówię, o kim mowa. Nie będę takiej osoby w ogóle promował. Pan, który się podał w komentarzach jako źródło, został przeze mnie przyciśnięty do ściany, bo się zgłosił, że ja jestem źródłem, no to automatycznie napisałem, pokaż to pismo. No i... dostałem w odpowiedzi zdjęcie koperty, gdzie nadawcą jest ZUS, adresatą jest właśnie ten pan, który napisał ten komentarz. Jezu, kurwa, to będzie ciężkie, nie? No i dlatego ja tą osobę w ogóle nazwałem farmazonem, nie? Nie będę się pierdolnym napisałem, że jest jebanym farmazonem i trolem, no bo nikt normalny nie bawi się w takie gierki, nie? Jeżeli ktoś coś mówi, no to podaje źródło swoich informacji, mówi, nie wiem, od kwietnia mamy płacić więcej za żywność, nie? Wrzucacie post, od kwietnia płacimy więcej za żywność. Dlaczego? Wraca stawka VAT za żywność do ceny, bla, 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 nie? I tutaj czegoś takiego nie mamy, tylko dostajemy zdjęcie koperty. Wyglądało ono ostatecznie w ten sposób, co teraz widzicie. Treść możecie sobie przeczytać, ja nie będę tego czytał, ja chcę zwrócić uwagę na inne rzeczy. Na rzecz pierwszą, którą jest na tym zdjęciu syf na monitorze, który widać od flesza prawdopodobnie, albo odbijającego się światła, nie wiem. Widać kursor przy liczbie 45, który nie został usunięty, więc już wiemy, że zostało to napisane w edytorze tekstu. I mamy ostatnie zdanie w pierwszym akapicie. W celu złożeniu zeznań w sprawie umów zlecenia zawieranych z firmą NA, dalej mamy zamazane, co ciekawe NA jest podkreślone jako błąd, czyli mamy edytor tekst Word. Jeżeli tyczy się to delivery, no to jedynym partnerem flotowym, który ma początek NA, jest Nadwiol, więc tutaj Nadwiol, proszę mnie nie ten. Tak jest na piśmie, więc podziękujcie sobie tutaj tym kurierom. No i wezwanie związane jest z kontrolą płatnika składek wszczętą w dniu 22 stycznia na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia, no ZUS faktycznie ma upoważnienie do przeprowadzania kontroli tam niedawno i do wzywania tam świadków. Prawnie ma to jakiś tam sens. No i najważniejsza rzecz, to pismo zostało wstawione przez kobietę. Już wcześniej kwestionowałem po prostu prawdziwość tego, co oni tam mówią, więc z automatu powiedziałem, że te pismo pewnie jest wstawione przez tego faceta z jakiegoś fake konta, po prostu śmierdziało mi to, no to takie swoje domysły snułem i tak po prostu powiedziałem. Jak się okazało, zostało to wstawione przez kobietę, która faktycznie istnieje. No i dlaczego przez kobietę, skoro to facet powiedział, że jest źródłem? No nie wiem, co ZUS wysyła kopertą pendrive'y, a na pendrive'ie jest pismo w formacie docx i możemy sobie otworzyć to w Wordzie? Przypominam pisma, które przyszło pocztą. No i teraz ogólnie możecie się zapytać, po co jakiś gość by miał nakręcać taką aferę i siać ferment i w ogóle? No to już wam tłumaczę. Będzie to głupie, ale no może mieć trochę sensu, nie? Gość jest ogólnie jakimś tam twórcą delivery, tworzy vlogi na delivery, zaczął on wcześniej niż ja, to fakt, i nagrywa sobie te vlogi, nagrywa, tam jakieś tam wyświetlenia łapie, co prawda niezbyt duże, ale łapie na poziomie innych mniejszych twórców, tylko że możemy u niego na kanale ale zobaczyć transmisję na żywo pod tytułem "Nie opłaca się pracować, wpłacajcie mi kasę na wakacje". Po takim tytule możemy wywnioskować, że gościowi jakoś nie wiedzie się najlepiej w życiu. W komentarzach pisze, że jego żebry są nieskuteczne, więc to w ogóle to jest... No i wygląda to tak, że po prostu gość jest sfrustrowany tym, że jest kryzys na delivery i jakby chciał właśnie specjalnie poddymić, zasiać ferment, żeby zniechęcić ludzi do tej pracy, no bo kurwa, ja pierdolę, pracowałem na umowie zlecenie, na plus umowa najem, będę musiał wszystkie składki kurwa oddać, które zapłaciłem. No właśnie, zapłaciłem. Na umowie zlecenie normalnie płacisz składki, tylko że w mniejszej kwocie, od kwoty, którą masz na tym zleceniu. Resztę masz wypłacaną z tytułu najmu. Z tego najmu się normalnie rozliczasz, płacisz kurwa podatek. Wszystko jest okej. Nie wiem, to jest naprawdę głupie wytłumaczenie, ale innego powodu nie widzę. Posiać ferment, bo nie wiem. I ludzie na tej grupie w ogóle mają czelność nazywać mnie naciągaczem, insynuując w ogóle jakieś oszustwo. Chyba, że ja naciągam ludzi, że oszukuję ich na te donaty, nie? To... No a tutaj jak widzimy, goście nie p***li w tańcu, nie? Wpłacajcie mi kasę na wakacje, kurwa.
Anyway, ostatecznie nie wiemy, o co konkretnie chodzi. Zakładając, że wezwanie jest faktycznie autentyczne, że faktycznie jakaś sprawa się toczy i tak dalej, o co może dokładnie chodzi? Przypuszczam, że chodzi o oświadczenie zleceniobiorcy, czyli jest to taki druczek, który wypełniacie w momencie podpisywania właśnie umowy zlecenia. Jaki jest wasz status zatrudnienia? Czy jesteście uczniem? Czy pracujecie na pełny etat za minimum minimalną krajową? I to, co zaznaczycie w tym oświadczeniu, zależy potem od tego, jakie składki macie odprowadzane. I teraz A. Ktoś zaznaczył coś źle celowo. Na przykład zaznaczył właśnie, że jest uczniem, a nie jest. I wtedy partner nie płaci mu tych składek, bo uczeń jest zwolniony ze składek, prawda? 2. Może zaznaczył sobie, że pracuje na umowie o pracę, a nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, tylko mniejsze. Znowu się nie łapie na tą mniejszą składkę i znowu jest tutaj coś nie tak. Dlatego mógłby ZUS się do tego przypierdolić. I trzecia opcja jest taka, bo tutaj jeszcze gdzieś tam w komentarzach wyczytałem, że to nie dotyczy jednej osoby, a paru osób i jednego partnera, chyba jednego, no nieważne. I może być tak, że ludzie zaznaczali dobre rzeczy w tym oświadczeniu i to oni mogą być poszkodowani, bo partner odprowadzał złe składki mimo tego, co oni zaznaczyli w tym oświadczeniu zleceniobiorcy. Rozumiecie mnie? Czyli na przykład, nie wiem, zaznaczyli, że pracują właśnie na umowie o pracę na pełny etat, więc powinni tam płacić jakieś mniejsze składki, już nie pamiętam, nie chce mi się tego szukać, jaka to jest wysokość tej składki. I załóżmy partner po prostu zignorował to i nie płacił tego, nie? Więc naprawdę rzeczy może być multum, ale na pewno nie jest to kwestionowanie umowy najmu. Ja tak uważam. Są inni partnerzy, którzy nie dają znać, że w ogóle coś jest nie tak. Gdyby były jakieś wielce kontrole i tak dalej, na pewno już byśmy o tym wszyscy wiedzieli w mediach. Bo zobaczcie, ile jest tych partnerów lotowych, ile jest tych aplikacji delivery, ile ludzi pracuje w ogóle w tej branży. Wszędzie jest ten sam format zatrudnienia. Umowa zlecenie plus umowa najmu. Naprawdę, gdyby to było nielegalne, to byłby gigantyczny proceder z ZUS-u na składki i tak dalej, to już dawno temu by to wyszło. To byłoby na tyle, mam nadzieję, że się podobało. Daj znać, co myślisz o tych wszystkich tematach, nie wiem, o tym ZUS-ie, o Pyszne. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, po to właśnie te komentarze są. Jeżeli macie dosyć tematu delivery, to możecie wbić do mnie na kika, kik.com/dexterowski2137. Możesz wbić, porozmawiamy sobie na live przy jakiejś gierce, pogramy w coś kupiego i tak dalej, oderwiemy się od tego. No i jest tam też dosyć mała grupa oglądających, więc masz bardzo dużą siłę przebicia się ze swoim pytaniem, jeżeli je masz, bo na pytania delivery również tam odpowiadam. Jedyne miejsce, w którym nie odpowiadam na pytania na delivery, jest priv na Instagramie, bo mam tak napisane w opisie. Jeżeli ktoś nie potrafi czytać, no to nie jest mój problem. Na Instagrama również zapraszam. Zasubskrybuj kanał, zostaw lajka. Do widzenia, cześć, na razie.